ogrodów to nasza praca i nasza pasja. Bardzo zielony temat, w którym my nie jesteśmy zielony. Serdecznie Cię zapraszamy do słuchania audycji, w której bez ogródek opowiemy o tym, jak projektować ogrody, które zachwycają. Pisa Kaczmarek, Janeta Wojewódz, czyli Bez Ogródek. Dzień dobry, witam w drugim odcinku podcastu Bez Ogródek, w którym opowiadamy o projektowaniu ogrodów, o pracy projektanta i o prowadzeniu tego zielonego biznesu. Dzisiaj będziemy mówić o ogrodowych trendach, o ogrodowych trendach, które zauważamy w branży ogrodniczej. I z dzisiejszego odcinka dowiecie się, w jakich kierunkach naszym zdaniem zmierza na dzień dzisiejszy projektowanie ogrodów. Jakie są ogrody 2020 roku i jak sądzimy, jak będą one ewoluowały, jak będą się zmieniały w najbliższych latach. Ja nazywam się Iza Kaczmarek z pracowni Gardenika i jest ze mną moja druga połowa podcastu bez ogródek, czyli Żaneta Wypiorczyk z pracowni Ogród i Wnętrze. Jesteś ze mną? Tak, witam wszystkich serdecznie. Super. Okej, okay, to zacznijmy od Ciebie i powiedz, jaki Ty trend ogrodowy widzisz w branży i opowiedz o nim nam kilka słów. W naszym kraju, obecnie, jak i w regionie, spotykam się z dwoma stylami ogrodowymi. Jest to najczęściej styl klasyczny oraz styl nowoczesny. Mhm. No, ale coraz częściej. Prowadzamy do naszych ogrodów taki styl ekologiczny. Ogród, chcemy mieć ogród naturalistyczny z racji tego, że, że klimat nam się zmienia z roku na rok. Te lata są coraz bardziej upalne, gorące i nam doskwierające. Nie mamy praktycznie już zim, tak jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. I ludzie coraz bardziej otwierają się na tego typu ogrody, i jest to taki ogród, ogród ekologiczny jest to taki ogród, w którym nie znajdziemy wypielęgnowanych, pięknych trawników z gotowym, wystrzeżonym żywopłotem pod linijkę, bo to jest nic innego jak ogród, który składa się z kwietnych łąk, z bylin. Roślin jednorocznych i dwuletnich. Mhm. Zaoszczędza nam to przede wszystkim czas na jego pielęgnację nie, po, nie poświęcamy zbyt dużej ilości czasu na to, by się nim zajmować. Odchodzi nam tutaj podlewanie takiego ogrodu, mhm. gdyż y, nie zużywamy, jak w przypadku tych dwóch steli ogrodowych, które nadal jednak przodują y, w naszym kraju. Zbyt dużej ilości wody, uh -huh. ponieważ gromadzimy chociażby nawet w takim ogrodzie y, deszczówkę, która jest cenna, a woda ogrodowa jest y, bardzo droga w dzisiejszych czasach, uh -huh. o czym wiemy wszyscy doskonale, i to jest po prostu nieekologiczne. Tak, i zas zasoby wody się kurczą, prawda? Zasoby wody się kurczą, a yy, i w, w ogóle no, podlewanie ogrodu. Nie jest, nie jest ekologiczne, nie? a to, 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 co mówisz, że w ogrodzie ekologicznym praktycznie te potrzeby wodne są dużo mniejsze, prawda? Oczywiście. Poprzez y, chociażby nawet y, ściłkowanie gleby, które ma na celu y, ograniczenie parowania wo tej wody, która jest w glebie. Zapobiega to również y, erozji tej gleby. Mhm. Używamy do tego najczęściej y, Albo kompostu, albo e, z rąbków e, drewnianych, mam tu na myśli e, różnego rodzaju trociny, scinki, czy też e, słone. Mhm. I z, przy okazji otrzymujemy z tego gotowy materiał e, do tego, by wytworzyć sw swój w swojej własnej produkcji wartościowy kompost, czyli e, nawóz naturalny, który Użyźni naszą glebę i zaspokoi rośliny, jeśli chodzi o składniki pokarmowe i mineralne, w sposób ekologiczny. Mhm. Bo w przypadku kompostu nie, wydam, nie wydamy już pieniędzy na kosztowne nawozy organiczne, mineralne, które są dostępne w sklepach. Zaoszczędzimy przy tym znaczną ilość pieniędzy. Jesteśmy w stanie wytworzyć go sami. I nie bez powodu zyskał on miano mhm. złota ogrodnika. Złota ogrodnika, dokładnie. A jakie, jakie widzisz jeszcze takie cechy ogrodu ekologicznego? Tak jak mówisz, więcej łąk kwietnych kosztem trawników, tak? Mniej, mniej powierzchni trawnikowych, bogate nasadzenia bylinowe, koniecznie kompostowanie, koniecznie ściłkowanie. Co jeszcze, jeśli chodzi o taki ogród, jest charakterystyczne? Prowadzenie generalnie takiego ogrodu ekologicznego ma za zadanie to, żeby wprowadzić również do takiego ogrodu gatu przeróżne gatunki owadów, ptaków i ssaków mhm. i często można spotkać się nawet z tym, że w takich ogrodach spotkamy już budki dla owadów pożytecznych pod postacią ekohoteli czy budek lęgowych dla Ptaków chociażby nawet e, i, i domków dla e, ssaków. Jakich ssaków? Jerzy na przykład, chociażby nawet. Dla jeży. No tak, fajnie mieć takiego słodziaka w ogrodzie. I uważam e, przede wszystkim, że taki o, na podstawie ogrodu ekologicznego możemy od podstaw pokazać chociażby najmłodszym dzieciom, jak. Zacząć w ogóle z ogrodnictwem, jak y, od nasienia przejść do rośliny matecznej, która przez okres swojej wegetacji wyda następne y, nasiona. Mhm. Czyli poprzez obserwacje i y, 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 pie, y, zabiegi pielęgnacyjne dzieci nauczą się tego, jak postępować y, z wartościowym y, materiałem, jak i później. Spożywamy, który jest zdrowy, ekologiczny i ma w sobie same plusy, bo nie używamy tutaj do tego żadnej chemii. Mhm. I przy okazji jeszcze spędzimy w takim ogrodzie miło czas, robiąc sobie na przykład piknik, leżąc w hamaku i słuchając tych dźwięków tej. Bzy bzyczącej, tak. bzyczącej od owadów łąki, obserwując przelatujące motyle, a jak będziemy mieli szczęście to po kocyku przebiegnie nam jeż. Ogólnie super. Albo wiewiórka. Albo wiewiórka. Ja jeszcze bym chciała tutaj dodać, że takim dodatkowym elementem, ale wręcz mającym ogromny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyjemy, mają właśnie takie ogrody ekologiczne, gdyż chodzi tutaj o nic innego, jak o zachowaniu pewnej równowagi biologicznej. Ciężko jest naturę naśladować i dlatego uważam, że wbrew pozorom, ciężko jest taki ogród założyć samemu. Do tego naprawdę jest potrzebna już ogromna wiedza, żeby wiedzieć, jakie gatunki, Roślin ze sobą połączyć, tak by naprawdę wyglądało to, jakby stworzyła to natura na przestrzeni lat. Super. Ja myślę, że ogrody ekologiczne w ogóle są bardzo ciekawe i. Też myślę, że będą rozwijały się w najbliższych latach, bo po prostu życie, sytuacja, zmiany klimatyczne na w świecie do tego skłonią i coraz więcej osób takich świadomych ekologicznie będzie się do tego skłaniało. Dlatego poświęcimy ogrodom ekologicznym kolejny, jeden, jeden z kolejnych odcinków naszego podcastu i powiemy o nich więcej, bo chciałybyśmy na pewno temat bardziej wyczerpać. Ok. Taki następny trend, jaki ja widzę, jeśli chodzi o, o ogrody, to jest takie traktowanie ogrodów jako zewnętrznych salonów i już tłumaczę, o co mi tutaj chodzi. Coraz bardziej na projektowaną przestrzeń ogrodu patrzymy, jak na przedłużenie domu, przedłużenie przestrzeni wypoczynkowej, którą mamy w domu, przestrzeni, w której spędzamy czas w środku, jako po prostu dodatkowy pokój, w zasadzie, który znajduje się na zewnątrz. I myślę, że jest tak przede wszystkim dlatego, że. Zmienia się y, architektura domów, które są budowane, w taki sposób, że przestrzenie dzienne, w których przebywają ludzie, są, y, są otwarte. Teraz praktycznie y, w większości budynków nowostawianych y, są salony z kuchnią, takie duże dzienne przestrzenie, w których domownicy spędzają większość czasu. Takie nowoczesne budynki i nowobudowane domy posiadają bardzo duże okna tarasowe, duże przesuwne przeszklenia, które powodują to, że jakby ten, ten ogród, który znajduje się na zewnątrz i taras, jest niejako zaproszony do środka. Przez to, że mamy duże przeszklenia i cały czas go widzimy, obserwujemy go przez wszystkie cztery pory roku, jest właśnie bardzo ważne, aby zewnętrzna przestrzeń, czyli taras i ogród, Gdzieś stanowiły z domem taką integralną, integralną całość, spójną przede wszystkim całość, też myślę spójną stylistycznie i spójną kompozycyjnie. Coraz większy nacisk inwestorzy kładą na to, aby właśnie ten zewnętrzny salon był też wyposażony w pewnego rodzaju infrastrukturę, meble czy wyposażenie, które pozwala na realizowanie różnorodnych funkcji. Myślę, że dawniej, jeszcze, jeszcze kilka lat temu, a kilkanaście lat temu na pewno, w ogrodach tak naprawdę pojawiało się niewiele tych funkcji. Były miejsca do wypoczynku. Często jakieś altany do spędzania czasu, ale też raczej takie do po prostu posiedzenia z miejscami do siedzenia, z jakimiś ławkami, czy po prostu miejscem do postawienia mebli. Rzadko spotykało się coś takiego jak oczko wodne, natomiast yy, gdzieś tam te ogrody wyglądały zazwyczaj tak, że były to po prostu duże, dosyć powierzchnie trawnikowe i ozdobne rabaty z wkomponowaną gdzieś tą altaną stylistycznie zazwyczaj nawiązującą do domu. Bardziej klasyczną, bardziej nowoczesną, różnie. Natomiast w tej chwili tych elementów wyposażenia w ogrodach bardzo często pojawia się znacznie, znacznie więcej. Pojawiają się zarówno altany, wszelkiego rodzaju pergole, ale także placyki wypoczynkowe, miejsca, w których można dodatkowe wyposażenie postawić, takie jak hamaki, jakieś duże huśtawki, których jest na rynku coraz większy wybór. Takie altany czy zewnętrzne m, budowle małej architektury zawierają też, teraz też często m, całe małe kuchnie, całe zewnętrzne kuchnie, które umożliwiają w zasadzie w okresie lata po prostu przygotowywanie posiłków, pieczenie, gotowanie, wypiekanie nawet chleba czy wypiekanie pizzy. Takich produktów też na rynku ogrodniczym jest coraz więcej. Myślę, że też coraz częściej w ogrodach spotykamy się z wszelkiego rodzaju takimi wodnymi urządzeniami i atrakcjami, jak baseny, sauny, wszelkiego rodzaju jacuzzi, nawet składane jacuzzi, prawda? Jakieś dmuchane są w tej chwili jacuzzi nawet w marketach, gdzieś tam ceny tych ceny po prostu tych, tego wyposażenia nie są już tak wysokie jak kiedyś, nie są takie zaporowe i oferta jest ciekawsza, jest bogatsza i w w bardziej przystępnych cenach, przez to tych rzeczy w ogrodach jest coraz więcej. Ogólnie myślę też, że w ogóle całego wyposażenia meblowego do ogrodów jest coraz więcej, jest ono coraz ciekawsze, coraz lepszej jakości i coraz większy nacisk, Kładą producenci właśnie na to, aby te ogrodowe meble były już bardziej um, upodobnione do tych mebli, które mamy wewnątrz domu. Jeżeli meble na taras, to na przykład tapicerowane, wykonane już y, z takich materiałów, które umożliwiają przechowywanie ich przez cały sezon na tarasie i nie trzeba ich chować, nie płowieją na słońcu, mogą zmoczyć się w deszczu i nic się z nimi nie dzieje, a wyglądają dużo bardziej elegancko i dużo bardziej y, designersko. Niż zwykłe plastikowe meble czy nawet meble z technoratanu, prawda? Tego wyposażenia jest coraz więcej, oferta jest coraz ciekawsza i też coraz bardziej atrakcyjne, jest ceny. atrakcyjne są ceny. Dlatego to wyposażenie no, wchodzi, wchodzi na ogrody tak dosyć szeroko. I te przestrzenie ogrodowe przez to stają się takie bardziej udomowione. Hitem ostatnich dwóch czy trzech sezonów jest dywan y, ogrodowy, dywan, który, dywan zewnętrzny, który można położyć na tarasie. No, i to jest też taki kolejny element, który gdzieś tam tą przestrzeń tarasu, ogrodu tak udomawia i sprawia, że jest ona atrakcyjniejsza, ciekawsza, ale też taka bardziej przytulna i bardziej nawiązująca do tego, co mamy w środku, co mamy w domu wewnątrz. Coraz większa myślę, że też uwaga jest przykładana i to i przez inwestorów, i przez projektantów do oświetlenia. Jeśli chodzi o oświetlenie, też oferta na rynku jest z roku na rok y, większa. I tutaj też idzie ten trend, że, że gdzieś to wyposażenie jest, trochę się upodabnia do tego, które mamy w domu, bo pojawiają się nawet stojące lampy ogrodowe, takie wyglądające podobnie do takich klasycznych lamp, które mamy gdzieś tam w kącie pomieszczenia w domu postawione, żeby można było pod nimi usiąść z książką. Te, y, te elementy wyglądają bardzo fajnie i też sprawiają, że teraz. Czy ogród są dużo ciekawsze, ale jeśli chodzi o oświetlenie, tutaj widzę też taki trend, że Coraz w ogóle więcej oświetlenia, coraz więcej punktów oświetleniowych stosujemy w ogrodach, i to nie tylko takich, które mają na celu stricte to, aby takie funkcje nawigacyjne pełnić, czyli oświetlać jakieś niebezpieczne miejsca, jakieś narożniki, jakieś zakręty ścieżek, czy y, miejsca, które po prostu trzeba ominąć, poruszając się w ogrodzie po zmroku. Tylko wykorzystujemy światło, wykorzystujemy lampy jako element taki dekoracyjny. Jako element, który tylko e, stosujemy, aby wydobyć jakieś dodatkowe efekty, w tym przypadku świetlne, bo trzeba mieć na uwadze, że jak gdyby światłem, możemy też przestrzeń ogrodu niejako pomalować w taki sposób, że po zmroku, patrząc na ogród, no gdzieś tam ukażą nam się takie rzeczy, których może nie do końca widzimy w dzień, a warte są do podkreślenia i wyczarowują nam zupełnie inną przestrzeń w nocy. Możemy na przykład podświetlić pień jakiegoś bardzo pięknego drzewa o ładnej korze. Które stanowi po prostu dekorację. Dlaczego to też myślę jest ważne? Dlatego, że takie oświetlenie ogrodowe jest dla nas bardzo ważne zimą, kiedy przez większość czasu, przez większość dnia, tak naprawdę jest ciemno, a my ten ogród cały czas możemy widzieć, możemy obserwować, i wiadomo, że ogród jest mniej atrakcyjny zimą, bo nie ma w nim kwitnących roślin, czy e, rośliny, które są zaprojektowane, nie są tak dekoracyjne jak latem. Ale mimo wszystko jest wiele ciekawych roślin do podkreślenia, jak zeschnięte, trawy ozdobne, czy właśnie drzewa, pnie drzew albo krzewy o przebarwiających się pędach zimą, jak jakiś na przykład deren biały. I można takie efekty wyczarowywać światłem, a tak jak mówię, coraz większe przeszklenia mamy w domach i gdzieś tam chcemy zapraszać sobie tą przestrzeń ogrodu do domu, przez co też wnętrza naszych domów wydają się większe i wydają się po prostu optycznie są powiększane o tą przestrzeń zewnętrzną. Także taki trend traktowania ogrodu oraz tarasu jako po prostu przedłużenia tego, co mamy w domu. Jak Z kolejnym trendem, jakim się spotykam jeżdżąc do klientów, jaki mam okazję zaobserwować, jest to, że mamy na równi jak gdyby powstają ogrody bylinowe i te minimalistyczne jednocześnie. Bo one rozwijają się obok siebie i Powstaje coraz więcej naturalistycznych ogrodów z bogatymi nasadzeniami belinowymi i kwietnymi łąkami, ale jednocześnie powstaje też bardzo dużo minimalistycznych założeń ogrodowych z mononasadzeniami czyli z małą ilością w ogóle. Kwitnących roślin, z przewagą gatunków zimozielonych i traw ozdobnych, z drzewami szpalerowymi, czyli takie ogrody, które prowadzone są w stylu formalnym, idealnie przystrzyżone, idealnie wypielęgnowane, nawadniane o stałej porze dnia i poświęcamy na ich pielęgnację no, znaczną ilość czasu. Ponieważ tutaj jeszcze dochodzi nam nawożenie tego trawnika i tych roślin w tym celu, żeby wyglądały one korzystnie przez cały rok. Jednocześnie rozwijają się ogrody bylinowe, w których mamy mhm. bardzo dużo gatunków o zróżnicowanym pokroju, wzroście. Co za tym idzie, wzroście i porze kwitnienia, dzięki czemu cieszymy się tym, że ten ogród żyje w poszczególnych miesiącach w roku, bo w momencie, kiedy jedna roślina przekwitnie, druga zakwitnie, w momencie, kiedy zastosujemy zmienność i dobierzemy do tego odpowiednie gatunki. Jedne będą nas, nas cieszyć wiosną, kolejna grupa roślin będzie nas cieszyć latem, jeszcze inna jesienią. A kolejna zimą, tak jak powiedziałaś wcześniej. Bo Deren, kiedy na przykład zgubi swoje liście, będzie miał y, piękny pokrój, y, i czerwone gałęzie będą cieszyć nasze oczy. Nawet zimą. Mhm. A jakby jeszcze spadł śnieg, to będą z nim pięknie kontrastować, ale trochę trudno sobie tego życzyć, ale tego śniegu, bo już nam. W dzisiejszych nam, czasach. Tak, nam się on już praktycznie nie przydarza, ale gdyby, no to będzie wyglądało to spektakularnie. Ja też myślę, tak jak Ty mówisz, że, że są te dwa trendy tak równolegle, że jednocześnie takie bylinowe, nowe, naturalistyczne ogrody, gdzie tych roślin wszystkich jest dużo, gdzie dużo się dzieje. Rośliny posadzone są bardzo gęsto, nie? To, to są też takie ogrody posadzone, obsadzone w taki sposób, że tam praktycznie nie masz wolnej przestrzeni. To są ogrody, w których nie, nie pokrywa się powierzchni gruntu żadną agrowłókniną, bo to w zasadzie nie ma sensu. Tam rośliny są posadzone w takim zagęszczeniu, że one zajmują całą powierzchnię szczelnie i tam chwasty praktycznie nie mają się gdzie pojawiać, bo po prostu nie mają, nie ma na nie miejsca, prawda? Tak. To jest w zasadzie to, o czym mówisz, bo również to zauważyłam, że my, Polacy, lubimy mieć albo na bogato, albo skromniej, bo jedni uznają zasadę, że, im, że mniej znaczy więcej, a drudzy chcą się cieszyć tym ogrodem przez okrągłe 12 miesięcy w roku. Mhm. I te dwa trendy nadal widzę się wzajemnie. Przenikają jak gdyby, bo albo wchodzimy w jedne ogrody, tak. te minimalistyczne, albo spotykamy te bylinowe, klasyczne e, ogrody, które dopasowywane są zazwyczaj do architektury danego budynku i do e, trybu życia e, jego właścicieli. Mhm. Bo to też jest istotne, że, żeby e, dopasować dany ogród do klienta, to jest wielka, uważam, sztuka, uh -huh. wymagająca naprawdę sporej już wiedzy i doświadczenia w tej branży, tak, by ten ogród spełniał ich oczekiwania uh -huh. i cieszył je przez długie, długie lata. Dokładnie, też tak sądzę. A powiedz, jako projektantka, tak, jakie, o, jaki ogród bardziej lubisz zaprojektować? Taki, właśnie wiesz, byli nowy, naturalistyczny czy minimalizm? Jednak skłaniałabym się do tych ogrodów minimalistycznych, nowoczesnych, bo bliżej jest to po prostu mojej estetyki, którą posiadam. Ale jak widzę z kolei dom, do którego Taki y, właśnie styl nie, nie znalazłby jakiegoś swojego uzasadnienia, to wtedy mogę czarować ogród klasyczny, i klienci również są zadowoleni i odzywają się po latach, że są z tego dumni i że wyczarowałaś nam na przykład ogród marzeń. I to też, to też są etapy i, i procesy, bo przecież y, założyć ogród tak z dnia na dzień to, to jest y... niemożliwe. No jakieś nie, nie, niemożliwe nieporozumienie, bo wiadomo, że żeby te rośliny wyglądały tak jak w końcowym etapie projektu, potrzebują na to zazwyczaj kilku sezonów. Mówimy tu od dwóch lat y, wzwyż, żeby to miało takie odzwierciedlenie jak y, w projekcie, który wykonujemy. Mhm. Tylko my o tym wiemy, a ludzie, y, sadząc te rośliny, jeszcze tego nie wiedzą, dlatego tak. trzeba ich uświadamiać, że rośliny to jest żywa materia, która potrzebuje czasu do tego, by się rozwinąć. Tak. Ja myślę, że w ogóle tak właśnie projektując i jest w ogóle bardzo ważne, może też o tym opowiemy w jakimś odcinku, że bardzo ważne, ja widzę taką w ogóle ważną rolę nas jako projektantów, taką edukacyjną. I nie tylko chodzi mi o to, że to, raz, że to co Ty mówisz, czyli. Trzeba potrafić zbudować takie zaufanie w inwestorach, żeby ich przekonać, że my naprawdę wiemy, co robimy, i że to, co zaprojektowałyśmy, jest zaprojektowane zgodnie ze sztuką ogrodniczą dalej, i że oni nawet po obsadzeniu tego ogrodu, mając wrażenie, że o kurcze w nim jest pusto, muszą mieć poczucie, powinni mieć poczucie, że są w dobrych rękach, mają projekt i muszą po prostu na ten docelowy efekt poczekać. Ważne jest, żeby nie wpadli w panikę, nie pojechali do jakiegoś marketu i nie nakupowali roślin albo nie nabrali roślin od sąsiadów i nie wypełnili każdego pustego miejsca po swojemu, bo będą dzwonić za dwa lata, nie wiedząc co z tym zrobić. I wtedy zrobi. będzie się działo i wtedy będzie tak, ogień. I wtedy będzie się działo. Tak. A no, tak też się gdzieś tam bardzo rzadko, ale się zdarza. Ale też chodzi mi o to, że widzę taką edukacyjną rolę projektantów ogrodów, aby również na, w nawiązaniu może do tych ogrodów ekologicznych, o których Ty mówiłaś, żeby Uwrażliwiać inwestorów na takie ekologiczne problemy, żeby uwrażliwiać inwestorów na wyzwania, które wystawia, które stawia przed nami przyroda, takie jak kurczące zasoby się wody, czy coraz wyższe temperatury, albo malejąca bioróżnorodność i uświadamiać, że każdy mały krok, jest ważny i każdy jeden mały ogród jest, jest ważny. Zmiana w naszym ogrodzie, zmiana w Twoim ogrodzie może być bardzo istotna. My wiemy, że jest super istotna, dlatego też, że ogrody są zaraźliwe. Jeżeli, jeżeli ktoś dokona jakiejś zmiany i zrobi coś w swoim ogrodzie, to my wiemy, że to jest zaraza, która idzie całą ulicą, bo sąsiedzi podpatrują, podpytują i bardzo lubią dobre praktyki ogrodnicze, fajne rozwiązania czy fajne rośliny implementować gdzieś tam u siebie. Także myślę, że z takich obserwacji, jak się pójdzie na spacer na jakieś osiedle albo bardzo to widać na ogródkach działkowych, na tak zwanych RODOS. Jak wejdziesz na RODOS i pójdziesz jakąś aleją i na początku tej alei zauważysz tam na przykład drzewo katalpę, to jest 99% szansy, że zanim dojdziesz do końca alei, znajdziesz ich co najmniej jeszcze pięć. Bo po prostu yy, no to tak działa. Ale ma Pani piękne drzewo, a co to za drzewo? A takie? No to fajnie, to ja też sobie kupię. A może ja tutaj Panu jakoś tam to rozmnożę, jakąś szczepkę, jakąś... Yy. I to tak idzie, bo ogrodnicy to też jest taki. Ogrodnicy to jest zawsze ogrodnictwo to jest pasja i to jest też fajne zarażać swoją pasją i dzielić się nią. Również tak uważam. Zgadzam się w tym, z, z Tobą w 100%, procentach. Tak jak powiedziałaś, że to idzie po prostu po sąsiedzku. No. I, mhm. I sama mówię, nie spotkałam się z tym ani raz, ani dwa. Bo tak po prostu jest na tych mniejszych czy większych osiedlach. Jedna roślina się spodoba, no to już znajdziemy ją za płotem u sąsiada. To jest fajne, a myślę, że to jest fajne dla nas, jako projektantów. Nie wiem, ty też pewnie tak masz. Ja mam tak, że ja często. Potrafię utknąć, na, właśnie na jakimś osiedlu, dlatego że zaprojektuję jakiś ogród, poznam jakichś inwestorów, zaprojektuję ogród, on zostanie zrealizowany, podoba się wszystkim naokoło, pytają, kto, kto to tutaj, um, kto to, to tak wymyślił, przekazują numer i no mam takie, osi mam takie osiedle, gdzie chyba osiem ogrodów, w zasadzie patrzących jeden na drugi, projektowałam. Ja się w ogóle śmieję, że to jest moje osiedle, już praktycznie, no bo ja tam się czuję jak u siebie. To jest w ogóle takie fajne i to jest taka satysfakcja z tej pracy, że, że te ogrody potem powstają i że ta zieleń istnieje i że poprawia jakość i powietrza i, i jakość przestrzeni, jakość życia ludzi i, i że my gdzieś tam no, przysługujemy się do tego i wkładamy swoją małą cegiełkę w to. Także to jest też praca sprawiająca mnóstwo satysfakcji. Ale odpłynęłam, a chciałam powiedzieć o następnym trendzie, i taki następny trend, jaki widzę, to są technologie w ogrodach. Jest coraz więcej nowoczesnych technologii w ogrodach, i już praktycznie nie zakłada się ogrodów bez nawadniania automatycznego, prawda? Ale to jest w nawiązaniu do tego, co mówiłyśmy, że mm, też te wyzwania klimatyczne sprawiają, że coraz trudniej jest optymalnie podlać ogród, w zasadzie nie mając takiego systemu. System automatycznego nawadniania jest bardzo przydatny. Myślę, że dla wszystkich, ale zwłaszcza dla ludzi, którzy żyją gdzieś tam dynamicznie, nie mają za dużo czasu, czyli prawie dla wszystkich. Którzy też prowadzą jakiś, w jakiś sposób aktywny tryb życia, i na przykład latem, kiedy to podlewanie jest bardzo istotne, dużo wyjeżdżają. Jeżeli nie masz systemu automatycznego nawadniania i wyjedziesz na wakacje na dwa tygodnie, a e, będzie upał 30 kilku stopniowy, praktycznie nie masz trawnika, kiedy wracasz do domu, prawda? On jest po prostu żółty i w zasadzie do regeneracji. Także system automatycznego nawadniania to jest super sprawa, która bardzo upraszcza życie i pomaga na co dzień, bo po prostu eliminuje nam jeden obowiązek, który mamy w ogrodzie. Przy czym jest to też ekologiczne, tak naprawdę, rozwiązanie, dlatego że używając systemu automatycznego nawadniania do podlewania ogrodu, de facto zużywamy mniej wody. On po prostu podlewa lepiej, podlewa efektywniej o dobrej godzinie, o dobrej porze, kiedy to ma największy, sens przesącza profil glebowy tak, jak powinno i to też widać po ogrodach, które są nawadniane automatycznie, że one są lepiej podlane, bo po prostu rośliny wyglądają lepiej, bardziej atrakcyjnie, trawniki zwłaszcza, także, także to na pewno warto, jeśli chodzi o technologię, ale pojawiają się w ogrodach też inne, jak na przykład roboty koszące, które eliminują nam kolejny obowiązek, który mamy w ogrodzie, czyli koszenie i koszą praktycznie samodzielnie. Jest to też dobre rozwiązanie, jeżeli ktoś nie ma czasu. Na pewno, jeżeli ktoś ma niewiele czasu na pielęgnację ogrodu. No myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie niż, yy, niż na przykład kosić raz na dwa tygodnie, wygalając trawnik gdzieś tam do zera z braku czasu, także to też na pewno yy, ma, do, ma duży wpływ na jego kondycję i na jego wygląd. Także, jeżeli ktoś nie, ma, nie dysponuje tym czasem, żeby robić to samodzielnie, to to rozwiązanie jest na pewno bardzo dobre. Do ogrodów wchodzi także wszelkiego rodzaju automatyka sterowania różnymi elementami sterowania oświetleniem roletami pergolami które składają się zależnie od pogody. Tych systemów, tak samo jak w domach, w ogrodach jest coraz więcej mają one nam przede wszystkim w jakiś sposób ułatwiać życie i oszczędzać czas. No, oraz często też pieniądze. Także są to dobre rozwiązania, myślę, że dobre i takie sensowne do wdrożenia, zawsze oczywiście w uzasadnionych przypadkach. Kolejnym trendem, na który chciałabym zwrócić uwagę i których jest coraz więcej, zwłaszcza w dużych miastach, są ogrody wertykalne. Ogrody wertykalne czyli nic innego jak Zielone ściany, które stanowią ciekawy sposób na dekorację budynku i ich wnętrz przy pomocy różnych gatunków roślin. Są, uważam, coraz bardziej popularne ze względu nie tylko na te walory dekoracyjne czy estetyczne, ale przede wszystkim służą oczyszczaniu powietrza i poprawie jego jakości w pomieszczeniach, czy też w miastach, w momencie, kiedy ściany są umiejscowione na zewnątrz, czyli na ścianach budynków, czy na dachach, bo zielone dachy również są coraz popularniejszym trendem w Polsce? I uważam, że bardzo dobrze, ponieważ są fabrykami tlenu, i oczyszczają nam powietrze z toksyn, z różnych zanieczyszczeń, pyłów, i pochłaniają dwutlenek węgla, który jest również składnikiem smogu dla nas szkodliwego. Dodatkowo tłumią hałas w miastach, odstresowują nas, dają nam cień i obniżają temperaturę poprzez proces transpiracji. Dają nam takie wytchnienie, Spokój w otoczeniu tych roślin czujemy się spokojniejsi, zrelaksowani, dajemy sobie czas na refleksję czy odetchnienie od życia w pędzie i pośpiechu, i czujemy się przez to zdrowsi i mamy lepszą kondycję fizyczną i psychiczną. Czyli na plus, jak gdyby działa mhm. to na wszystkich dookoła, jak również na przyrodę ponieważ obniżano tą temperaturę, zatrzymuje na przykład tą wodę w przypadku zielonych dachu, dachów na, na powierzchni. Używamy do tego roślin, które nie wymagają zbyt dużej pielęgnacji. Mam tu na myśli ozdobne trawy czy, czy pnącza, oraz y, na przykład y, sukulenty, rozchodniki, różne gatunki i odmiany. I to jest fajny, fajny sposób wypoczynku, mi się wydaje, nawet w przerwie na kawę y, f, y, dla ludzi pracujących w korporacji. I. Cieszę się, że nawet nasz Szczecin się na to otwiera, bo takim doskonałym przykładem może być tu jedna z największych ścian, zielonych ścian, która powstała właśnie w Szczecinie na jednym z biurowców o nazwie Poseidon. Więc warto by było zobaczyć ją kiedyś na, na żywo i mhm. sprawdzić jak to wszystko się zachowuje i czy te dobrane gatunki roślin, które zostały tam użyte w tym projekcie, dają sobie radę, bo to jest nie lada wyzwanie tworzyć taki ogród w Aha. formie pionowej, bo co innego, gdy mamy tej przestrzeni więcej i mogą powstawać ogrody poziome, tak jak te zielone dachy, no to tu już mamy większe po prostu pole do popisu, jeżeli chodzi o ścianę pionową, bo no stosujemy je przede wszystkim w momencie, kiedy nie mamy zbyt dużej powierzchni terenu czy działki i są nawet ludzie odważni, którzy stosują taką uprawę na swoich balkonach i używają do tego przeróżnych y, materiałów. Mam tu na myśli y, skrzynki ogrodowe, palety, y, kratki, trejarze i y, 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 hodują tam po prostu gatunki roślin, które mogą również wykorzystać i w swojej kuchni. I mam tu na myśli okay. głównie zioła, lawendę, y, bazylię, tymianek. Rośliny nie tylko y, posiadające walory estetyczne, ale również i zapachowe, bo ludzie lubią czuć zapach lawendy czy nawet maciejki. I to działa również nie tylko na zmysły wzrokowe, tak jak powiedziałam, ale również na nasz węch. I, I to jest bardzo fajny sposób na wyczarowanie sobie ogrodu na naprawdę mhm. małej powierzchni. I, i co, do, co za tym idzie? Coraz więcej jest y, takich rozwiązań balkonowych, ponieważ powstają y, kompostowniki o różnej barwie, y, kształcie, formie, y, które możemy y, dopasować y, do, do właśnie takiego balkonu, i mamy y, przy okazji taki swój kompost y, pod ręką który możemy wykorzystać y, chociażby do tego by nawozić y, rośliny doniczkowe które mamy w domach. Więc y, ludzie łączą przyjemne z pożytecznym coraz bardziej i y, coraz bardziej mnie to cieszy. Również ja tylko sobie teraz myślę, że w tym odcinku jesteś Ekstremalną fanką kompostowania. Nie mówisz o kompostowaniu już drugi przy, y, przypadek. Ale tak to jest w ogóle tak. to jest super, że się pojawia coś takiego jak kompostownik na balkon, w którym zarówno jakieś odpadki organiczne, jak uprawiasz rośliny, ale też odpadki organiczne z kuchni można przerobić. I tak jak mówisz, wykorzystać albo do uprawy roślin na tym balkonie, albo do uprawy roślin domowych. Można też oczywiście rozdać sąsiadom, którzy też mają uprawę roślin balkonowych i domowych. Więc wszyscy są zadowoleni, nic się nie marnuje, a my nie wywozimy biośmieci w workach. Więc y, myślę, że są same plusy. Ja w ogóle y, uważam, że te zielone ściany i zielone dachy to jest po prostu. Magia, to są przepiękne założenia. To są przepiękne instalacje i zielone ściany to są po prostu, to jest, to jest piękniejsze dla mnie niż obraz. To są cudowne rzeczy do oglądania, ale tak jak mówisz, po, pomijając, że one mają bardzo duże walory estetyczne i są piękne, to przede wszystkim one mają bardzo dużo funkcji takich ekologicznych i, i za to na pewno trzeba je cenić. To nie są rozwiązania tanie, bo założenie zielonych ścian zewnętrznych, no to są kosztowne rozwiązania. Dachy zielone to też są y, raczej droższe opcje, ale na pewno warto. Ja bym tylko może dopowiedziała, że zielone dachy warto zostawić sobie gdzieś w pamięci, bo myślę, że warto pamiętać o takim rozwiązaniu w kontekście też ogrodów. Bo e, zdarza się tak na przykład w ogrodach, że z budynku domu patrzymy na dach jakiegoś budynku, na przykład garażu, czy jakiejś wiaty śmietnikowej i te dachy nie są specjalnie ładne, tak? Zabezpieczone jakąś papą albo czymś, bo to są zazwyczaj jakieś tam parterowe budynki. I warto pomyśleć o tym, żeby zastosować taki zielony dach w tym miejscu. Nie musimy mieć jakiegoś super ekstremalnie wytrzymałego dachu, bo zielone dachy można prowadzić intensywnie albo ekstensywnie, i ekstensywne zielone dachy nie wymagają dużej ilości podłoża. Można na nich stosować na przykład te maty rozchodnikowe, prawda? Gotowe maty do montażu, które są obsadzone roślinami, właśnie rozchodnikami, takimi bardziej sukulentami. O co też chodzi? O to, że one nie wymagają podlewania. To są rośliny, które praktycznie powinny sobie poradzić tylko na takiej rosie, która gdzieś tam rano się zbiera na nich, i z tego czerpią wodę. To powinno im w zasadzie wystarczyć. A no, ekstremalne upały można to raz po raz po prostu jakimś wężem ogrodowym podlać. W każdym razie jest to w miarę łatwe do zrobienia, w miarę łatwe do montażu. A myślę, że dużo fajniej z sypialni czy z jakiegoś e, pomieszczenia u góry mieć ładny widok na taki intensywny, e, na taki zielony dach, niż na czarną papę. Również tak uważam. Dokładnie tak. To jest i przyjemniejsze dla, dla oczu, i dla jakich, i jakichś efektów y, wizualnych. No i y, same plusy, tak jak mówimy. Tak. Zmienia się wilgotność i, i wszyscy są zadowoleni, i temperatura i tak dalej. I same, same korzyści. korzyści, same plusy. Okej, okay. myślę, że tak jak słychać z tego odcinka, w naszej branży dużo się dzieje. I y, ogrodowe trendy są takie dosyć zróżnicowane, ale wszystkie myślę, że są dosyć y, ciekawe i mam nadzieję, że było, wam, y, było to dla Was interesujące, żeby o nich posłuchać. Y, zbierając to do jakiegoś wspólnego mianownika, na pewno powiedzieć można, że widoczna jest coraz większa dbałość o takie ogrodowe przestrzenie i coraz bardziej istotne są wszelkiego rodzaju aspekty ekologiczne. Ogrodowa branża w Polsce rozwija się i to rozwija się w szybkim tempie rozwija się także nasz zawód i o tyle o ile już kilka lat temu niemal standardem stało się zaangażowanie przy budowie domu architekta wnętrz, o tyle zatrudnianie projektanta ogrodów również staje się standardem i mamy tak naprawdę coraz więcej pracy. To z kolei powoduje, i to, I to nas cieszy, że ogrody są coraz piękniejsze, coraz ciekawsze, i powstają prawdziwe perełki, które jak najbardziej wpisują się we wszelkiego rodzaju ogrodowe trendy panujące w projektowaniu ogrodów w Polsce i na całym świecie. Czas jeszcze na nasz stały punkt programu tak zwane zielone odkrycie będziemy ten punkt realizować w każdym odcinku podcastu. I w, w tym punkcie każda z nas mm, zawsze przygotowuje jakieś zielone swoje odkrycie z ostatniego czasu, coś, co nas zaciekawiło, za, e, zauroczyło, coś, co nam się gdzieś tam pojawiło, e, pojawiło przed naszymi oczami i wzbudziło nasze zainteresowanie. Co to było dla ciebie w tym, ty, w tym ostatnim tygodniu? Ja, będąc w sklepie, e, robiąc produkty spożywcze, natrafiłam na coś takiego, jak ekohotel dla owadów pożytecznych, czyli taka budka, do, drewniany domek yy, dla pszczół, które yy, zap zapylają nasze yy, kwiaty yy, i drzewa owocowe, czy yy, krzewy. Yy, I zdradzę tutaj, że yy, bardzo mnie ucie ucieszyło yy, to, że je yy, znalazłam, bo Ludzie zaczęli je wykupować po prostu w ekspresowym hmm. tempie. Wzięłam normalnie trzy ostatnie egzemplarze. Trzy? i po prostu. Zaszalałaś. Tak, hmm. aż trzy udało mi się. Udało mi się, bo lubię po prostu patrzeć na to, jak trzmiele czy pszczoły się tam bunkrują w środku i jak zbierają pyłek. I nektar z jeżówki, na przykład purpurowej, czy liatry, roślin kwitnących, które są w moim ogrodzie już od wielu lat. I widzę, że te dziurki, które są utworzone głównie w przekroju traw, one są zaklejane. Więc miałam już taki jeden domek, który zakupiłam. 8 lat temu, i, i już te pszczółki się tam zadomowiły, więc jestem z siebie bardzo dumna. Tak, już masz teraz ogród przyjazny pszczołom. Tak, tak. Dodatkowo mają jeszcze poidełko i tam codziennie nalewam im wody, bo w sytuacji, w której teraz się znajdujemy, te temperatury dochodzą blisko 30 stopni, i to jest dla nich po prostu no, zabójcze, więc y, bardzo prosimy Was. Abyście o tym pamiętali, że nawet dla ptaków, żeby takie poidełka stawiać i, i również dla tych owodów, które nam sprzyjają, które, bez których na przykład ja, wegetarianka. nie miałabyś co jeść. No nie dałabym rady, nie oszukujmy się szczerze. Ja tu tylko, bo ja jestem w ogóle pszczelarką, o czym nie mówiłam, ale no to teraz powiem, że jestem pszczelarką, więc ja już mam banana na buzi i ja mogę mówić następną godzinę. Także to będzie długi odcinek, nie no, żartuję, ale super się cieszę, że masz hotę dla owadów. Jestem z Ciebie w ogóle super zadowolona, super dumna. A jeśli chodzi o naszych słuchaczy, to bym podpowiedziała, że naprawdę warto e, właśnie zrobić poidełko dla owadów, e, dla owadów zapylających, ale w ogóle też dla wszystkich owadów i mieć je na balkonie, bo owady. E, Zwłaszcza pszczoły, właśnie w okresie letnim przez to właśnie giną, że one nie potrafią sobie znaleźć wody. Są całkowicie odwodnione, latając cały dzień i po prostu nie są w stanie wrócić do domu. Są tak już y, czasem osłabione tym brakiem wody. Podpowiedź: jakakolwiek miseczka, talerzyk, spodek, a do niego warto wrzucić garść kamyków, jakiegoś grysu, em, czy mm, no, czegokolwiek, wlać wodę. Oczywiście fajnie by było dbać, żeby ta woda zawsze była świeża, a kamyczki są po to, aby pszczoła czy inny niewielki owad mógł bezpiecznie sobie w tym poidełku wylądować, bo jeżeli postawimy im głęboką miskę z wodą, no to możemy mieć odwrotny skutek i nie za bardzo im w tym pomożemy, tylko mm -hmm. możemy im zaszkodzić, bo po prostu mogą się utopić. Także jeśli chodzi o poidełko, to po prostu zadbajmy o to, żeby ono było dla nich bezpieczne i jestem za. Pojdełko na każdym balkonie. Moje zielone odkrycie: jesteśmy w takim czasie, że w wiadomościach cały czas słyszymy informacje o nawalnych deszczach w ostatnich dniach, które spowodowały bardzo duże podtopienia lokalne na południu, zwłaszcza Polski. I trochę wgryzałam się w ten temat, i ym, bardzo wielu hydrologów, właśnie brzmi na alarm, że takie sytuacje będą się powtarzały, dlatego że, ym, dlatego że będziemy mieli coraz częściej ze względu na zmiany klimatyczne takie nawalne nagłe opady, bardzo intensywne. A nasze rzeki, zwłaszcza te na południu, nie są w stanie po prostu w krótkim czasie odbierać takiej ilości wody. Ale jest jeszcze jeden problem, który wpływa na te podtopienia i to jest to, że miasta, miasteczka są po prostu całe pokryte w zasadzie betonem że jest bardzo mało takich stref, które chłoną wodę. I nawet, nawet w ogrodach, tak, coraz więcej wybetonowanych powierzchni, coraz więcej podjazdów, duże budynki, itd. No to są wszystko powierzchnie, po których woda po prostu spływa. I szuka sobie ujścia grawitacyjnie, powodując te powodzie. Także to, o czym powiedziałyśmy, też w kontekście trendów ogrodowych, czyli zielone dachy, e, ogrody ekologiczne, wszelkiego rodzaju zielone ściany, ale w ogóle powierzchnie zielone wokół nas są bardzo ważne, dlatego że te powierzchnie po prostu stanowią bufor wody i chronią nas między innymi przed takimi gwałtownymi zjawiskami. Także taki, takie kolejne od natury, Ostrzeżenie, żeby po prostu tą gospodarkę terenem, który mamy wokół siebie, prowadzić w taki bardziej zrównoważony sposób. Okej, okay. myślę, że to by było na dzisiaj wszystko. Także zapraszam serdecznie na naszego facebooka i instagram, i na naszą stronę internetową, gdzie projektanci ogrodów mogą pobrać zieloną teczkę. To jest taka teczka, którą przygotowałyśmy jako prezent. Jest pełna wskazówek i materiałów do wykorzystania na co dzień w pracy projektowej. Bardzo przydatne rzeczy, takie z doświadczenia i konkretne, także serdecznie do tego zachęcam. Tak jak wspominałam, podcast Bez Ogródek ukazuje się w drugą i czwartą środę miesiąca, także nie zapomnijcie zasubskrybować nas w swojej aplikacji podcastowej, żeby nie przegapić następnych odcinków. Do usłyszenia i wszystkiego zielonego! Mówiła dla was dzisiaj Iza Kaczmarek oraz żona Wypiorczek, Piorczyk, czyli bez ogródek. Serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia.